Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu z kimś, kto jest ci bliski, i nagle ta osoba wyciąga telefon. Jakich emocji doświadczasz? Na pewno czujesz się zignorowany. To zjawisko nazywa się Fabbing: połączenie słowa phone, czyli telefon, i snubbing, czyli lekceważenie. Fabbing to czynność polegająca na lekceważeniu osoby, z którą rozmawiasz osobiście, na korzyść swojego telefonu. Praktyka ignorowania towarzysza lub towarzyszy na rzecz korzystania z telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Fabing został po raz pierwszy użyty jako termin w maju 2012 roku. Australijska agencja reklamowa stworzyła to słowo, aby opisać narastające zjawisko polegające na ignorowaniu przez ludzi swoich przyjaciół i rodziny, którzy byli tuż przed nimi i zamiast tego przewijali informacje w telefonie. W badaniu w USA 9 na 10 respondentów stwierdziło, że korzystało ze swojego smartfona podczas ostatniej aktywności społecznej, a prawie połowa dorosłych respondentów przyznała się do tego, że sięga po telefon nawet w czasie romantycznych chwil z partnerem. Epidemia fabingu może zniszczyć głęboką, długotrwałą i najpiękniejszą relację z drugim człowiekiem. Chociaż zachowanie może nie wydawać się wielkim problemem, badania sugerują, że fabing może szkodzić związkom społecznym i zdrowiu psychicznemu. Warto zaznaczyć, że ten materiał nie powstał, aby narzekać na technologię i mówić kiedyś to było. Powstał w celu pokazania, jakie są skutki, kiedy człowiek zastępuje drugiego człowieka technologią. Jak więc fabing wpływa na relacje, zapytasz. Zakłóca Twoją zdolność do bycia obecnym i zaangażowania się w kontakt z ludźmi wokół Ciebie. Jedno z badań wykazało, że wysyłanie wiadomości podczas rozmowy twarzą w twarz sprawiało, że doświadczenie to było mniej satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych, nawet dla winnego fabera. Fabing i używanie smartfonów również może mieć wpływ na małżeństwa. Jedno z badań wykazało, że fabing zmniejsza satysfakcję małżeńską. Siłą napędową tych problemów były konflikty telefoniczne. Jak i dlaczego fabing wpływa na zdrowie psychiczne? Efekt fabingu może być gorszy w przypadku osób, które znajdują się na końcu łańcucha lekceważenia. Fabing jest zagrożeniem dla czterech podstawowych potrzeb. Te podstawowe potrzeby to przynależność, samoocena, sensowne istnienie, kontrola. Przez to, że ktoś cię sfabingował, możesz czuć się odrzucony, wykluczony i nieważny, a to z kolei może mieć znaczący wpływ na zdrowie psychiczne. Możesz mieć myśli, że nie jesteś na tyle ciekawą osobą, aby zainteresować drugą jednostkę, że nie jesteś wystarczający. Badania pokazują również, że osoby, które są fabbingowane, częściej sięgają po swoje telefony i próbują nawiązać kontakt z ich siecią społecznościową, aby wypełnić tę lukę. I to jest początek błędnego koła, kiedy ty i rozmówca nawzajem siebie nieświadomie krzywdzicie. Fabbing nie jest dobry dla nikogo. Oczywiście najbardziej szkodzi osobie, która jest lekceważona, ale dotyczy to również fabera. Jedno badanie wykazało, że ludzie, którzy używali telefonów podczas jedzenia z przyjaciółmi lub rodziną, powiedzieli, że mniej podobał im się posiłek i czuli się bardziej rozproszeni i mniej zaangażowani niż osoby, które nie korzystały z technologii przy stole. Dlaczego ludzie wpadają w nawyk Fabingu? Przyczyną jest strach przed przeoczeniem, np. ważnego newsa lub wydarzenia, brak samokontroli czy innych odpowiednich i zdrowych nawyków. Najważniejszym predyktorem Fabbingu jest uzależnienie od mediów społecznościowych, telefonu i Internetu. Nasze uzależnienia internetowe mają podobne korelaty mózgowe, co fizjologiczne uzależnienia. Robimy i dążymy do tego odruchowo, nie przetwarzając popędu i nie myśląc o tym. Jeśli osoba ma zbudowany nawyk sięgania co jakiś czas po telefon i sprawdzania, co tam nowego i ciekawego się wydarzyło, to również odruchowo na spotkaniu będzie sięgać po świeżutkie informacje. Skutki tego uzależnienia są szczególnie niepokojące dla dzieci, których mózg i umiejętności społeczne wciąż się rozwijają. Nicolas Cardaras, były profesor kliniczny w Stony Brook Medicine, posuwa się nawet do porównania czasu spędzanego przed ekranem z cyfrową kokainą. Odkrycia te nie są zaskoczeniem. Dziesięciolecia badań wykazały, że naszą największą potrzebą po jedzeniu i schronieniu są pozytywne więzi społeczne z innymi ludźmi. Jesteśmy istotami głęboko społecznymi, dla których więź i poczucie przynależności są kluczowe dla zdrowia i szczęścia. W rzeczywistości jego brak jest dla nas gorszy niż palenie, nadciśnienie czy otyłość. Częstowanie non-stop poczuciem, że nie przynależysz do grupy, nie może w żaden sposób pozytywnie działać na twoje zdrowie. Warto zaznaczyć, że liczba spotkań towarzyskich, m.in. randek, spada drastycznie od kilkudziesięciu lat. I nie dość, że spada sama liczba interakcji, to te interakcje nie tylko nie są satysfakcjonujące, ale mogą być poniżające, bo może poczuć się na spotkaniu uczucie ignorowania, lekceważenia i obniża satysfakcję z utrzymywania danej relacji, co daje nam dużą dawkę frustracji. Sposoby na zatrzymanie fabingu. Jeśli pomysł rezygnacji z mediów społecznościowych wywołuje u ciebie nerwowość i mdłości, nie jesteś sam. W rzeczywistości jedno badanie wykazało, że chęć sprawdzenia mediów społecznościowych jest silniejsza niż potrzeba seksu. Nie oznacza to jednak, że nie możesz nauczyć się zdrowej i korzystnej relacji z telefonem. Spraw, aby posiłki i spotkania były strefą bez telefonu. Kiedy nadejdzie pora jedzenia, bez względu na to, gdzie jesteś, odłóż telefon. Jeśli odległe brzęczenie powiadomień będzie zbytnio rozpraszać, przełącz również telefon w tryb nie przeszkadzać. Pozwól sobie na nawiązanie kontaktu z ludźmi przed tobą i przeprowadzić szczerą rozmowę. Na początku może się to wydawać wymuszone, ale wkrótce poczujesz się bardziej komfortowo podczas rozmowy twarzą w twarz. Zostaw swój telefon. Możesz poczuć się tak, jakbyś stracił kończynę na spotkanie z przyjaciółmi, ale nie bój się po prostu włożyć telefonu do samochodu, szuflady, biurka lub torby i tam go zostawić. Niezależnie od tego, jakie alerty lub aktualizacje się pojawią, będą na ciebie czekać później. A przede wszystkim uświadom sam siebie, że problem istnieje i podejmij wyzwanie. Jeśli uznajesz, że problemu nie ma, to prawdopodobnie twoje więzi będą słabe i z czasem zanikną. Ledwo się obejrzysz i zostaniesz bez przyjaciół i znajomych. Niech ignorowanie i ograniczanie telefonu będzie wyzwaniem. Niech ludzie będą ważniejsi od technologii. Ale oczywiście nie jesteś sam. Problem może dotyczyć innych, bliskich ci osób. Świeć przykładem, modeluj lepsze zachowania. Jeśli chcesz po cichu zachęcić chronicznego fabera do zaprzestania, bądź dobrym przykładem. Wylegując się na kanapie, odłóż telefon, skoncentruj się na innych ludziach przy stole. Powoli, ale pewnie, dostaną wskazówkę, a nawet mogą ci po jakimś czasie zazdrościć, jak się świetnie bawisz bez telefonu. Powiedz im o tym, możesz wysłać nawet ten film. Każda przyjaźń i każda intymna relacja umrze z osobą, która ma nawyk fabingu. Istnieje kampania Stop Fabing, która wysyła maila do ukochanej osoby o jej zachowaniu, jeśli rozmowa twarzą w twarz jest dla ciebie zbyt trudna lub niewygodna. Tak czy inaczej, powiedz im, że ci się to nie podoba, a następnie pomóż im rozwinąć lepsze nawyki. Okaż współczucie. Fabing jest problemem impulsywnym. Oduczenie impulsów i wyuczonych zachowań wymaga czasu, więc bądź cierpliwy i wyrozumiały, ale też bądź stanowczy. Ciągłe sprawdzanie telefonu może stać się impulsem, którego możesz nie kontrolować. Jeśli masz trudności z zatrzymaniem cyklu, możesz porozmawiać z terapeutą lub psychologiem. Mogą pomóc ci nauczyć się, przekierowywać swoją energię na coś nie tak destruktywnego. Mogą również pomóc ci odkryć, dlaczego mogłeś rozwinąć ten impuls w pierwszej kolejności. Dla wielu ludzi bezpieczne media społecznościowe są jak ucieczka od prawdziwych relacji, które nie są takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Możesz napisać komentarz, czy spotkałeś się z Fabingiem i co na ten temat sądzisz. Do usłyszenia w następnym odcinku.